Kluczowy temat. Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W naszej porannej rozmowie dziś profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wielkopolska Jedynka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego tegoż. Prasówkę sobie zróbmy, panie profesorze, na początek. Głośny wywiad z Jeanem Claude'em Junckerem. Wczoraj w Rzeczpospolitej czytał pan zapewne. Tak. Jakie wrażenia, jakie wnioski? Człowieka, który siedzi w tych strukturach i przygląda się. Miałem parę okazji, by rozmawiać z Jeanem Claude'em Junckerem. Wywiad mnie nie zaskoczył, bo Jean-Claude Juncker jest realistą, opisuje sytuację taką, jaką jest. I tam są dwie rzeczy, które mogły zaskoczyć powiedzmy czytelników Rzeczpospolitej, ale one nie są zaskakujące. No, jedna rzecz to dosyć stanowcze zaprzeczenie wszelkim spekulacjom o polexicie. To jest... I ty Junckerze zupełnie... przeciwko nam, powiedziałby, tak? Oczywiście. No, to też oczywiście jest charakterystyczne, no bo przecież Jean-Claude Juncker też pochodzi z tej rodziny partyjnej, z EPL-u, z Europejskiej Partii Ludowej, no, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. No, powiedział wyraźnie. No, druga rzecz, którą może też zaskoczyła, no, że on się tam skarży, że nie został przyjęty przez Jarosława Kaczyńskiego. No, zawsze istniały zachodziły, prawda, były kontakty, były rozmowy. Rzeczywiście było tak, że Jean-Claude Juncker w pewnym okresie sygnalizował, że chciałby zakończyć ten spór, który toczył się między komisją. To dobry sygnał. No. Tak, ale to już było od pewnego czasu. No i rzeczywiście się starał bardzo usilnie o tym, żeby porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Niestety to jest tak, bo wie pan, my często mówimy o Unii, jakby to był monolit. No to nie jest, prawda? Może Jarosław Kaczyński stracił okazję do... Nie, ale te rozmowy są prowadzone, tylko żeby doszło do rozmów już na szczycie. To pan wie, jak to jest. Są Szarpowie, prawda? Są inni osoby. No przecież mamy też swoje przedstawicielstwo w Unii. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że komisja, nawet komisja, nie tylko parlament, często w swoich stanowiskach politycznych nie jest jednolita. Nie jest to grasz bez znaczenia i lepiej się spotkać z kimś takim jak Jean-Claude Juncker, niż się nie spotkać. Więc tutaj niekoniecznie pewną łyżkę dziegciu włożył. Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że są jeszcze inni wybitni politycy, którzy bardzo ważni, którzy by chcieli się spotkać z panem prezesem i spotkać się nie mogą. Nie, to wyraźnie świadczy raczej o randze państwa, o tym, że ważni politycy, w tym ważni politycy europejscy, o takie rozmowy zabiegają. To obala oczywiście ten cały mit, że Polska jest izolowana i Polska jest na marginesie. Mhm. Nie było podstaw do tej rozmowy, ponieważ kiedy dokonaliśmy rekonstrukcji rządu, rzeczywiście prowadziliśmy bardzo intensywne rozmowy, też i pan premier, i pan minister Szymański, odbywały się konsultacje nieoficjalne. Bardzo nam, myślę, obu stronom, w tym przypadku też panu Junckerowi, zależało na tym, żeby tą szkodzącą, przecież też Unii, ten szkodzący spór i zupełnie niepotrzebny zakończyć, ale jakby to nie zostało zrealizowane. Dzisiaj myślimy już o następnym przewodniczącym komisji. Kto nim będzie, właśnie się pojawiło. To już trzeba to spotkanie szykować już teraz tak naprawdę. Nie wiadomo, kto będzie przewodniczącym. Zresztą dzisiaj pojawia dosyć sensacyjna znowu spekulacja, że być może kanclerz Merkel ustąpi ze stanowiska kanclerza, mimo że zapowiada, że aż do wyborów zostanie. No. Jean-Claude Juncker rzucił kiedyś, że to właśnie Angela Merkel była znakomitą przewodniczącą. Niektórzy mówią, to może byłoby takie utwierdzenie stanu faktycznego, jaki panuje w Unii, co do dominującej roli Niemiec. Oczywiście oficjalnie kandydatem jest Manfred Weber, prawda, który jest przewodniczącym, tak zwanym szpicenkandydat. Panie profesorze, ja nie mogę sobie podarować tego. To był wywiad, który był udzielony na trzeźwo, bo Leszek Miller sugeruje, pański kontrkandydat do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski, że to jednak było co najmniej pomocnym koniaku.
No, wie pan, to są takie niepotrzebne złośliwości. Dlatego, że ten wywiad jest skrajnie niekorzystny dla koalicji europejskiej. No to, ale pojawiła się nowa narracja. Pan premier Miller jest znany z ciętego dowcipu. No i więc to trochę antyeuropejsko, prawda? Tak krytykuje przewodniczącego Komisji Europejskiej, no, sugerując, prawda, może, że nie zawsze ten przewodniczący Komisji Europejskiej jest dysponowany. No to nie wiem, to są zupełnie nowe plany w koalicji europejskiej. Nie miałem okazji, nie byłem rzeczywiście na jednym przyjęciu. Właśnie jak był kiedyś premier Morawiecki, zresztą znakomite miał wystąpienie wtedy w Parlamencie Europejskim. Statystyki pokazują, że to po przemówieniu właśnie Merkel i Macronie było najczęściej oglądane w ogóle i słuchane przez Europejczyków wystąpienie w tym cyklu prezentacji programów przez premierów, przywódców państw. No i wtedy spotkałem też Jeana Claude'a Junckera i rzeczywiście był drink na początku tej kolacji, jak to zazwyczaj bycie, ale no cóż. No. Ale Leszek Miller sugeruje coś innego, nawet nie to, że być może Jean-Claude Juncker uprawia jakąś dyplomatyczną grę, ale takie zejście na poziom niższy, jeśli chodzi o polexit. Nie mówi się o twardym polexicie, tylko Leszek Miller użył określenia aksamitny polexit, który ma polegać na tym, że Polska pozostaje w unijnych strukturach, ale skupia się wyłącznie na tych takich podstawowych funkcjach, takich jak wymiana pieniędzy, towarów, muszę coś powiedzieć. No, ponieważ nie ma dowodów empirycznych na twardych, no to jest rzeczywiście jakieś wycofywanie z tej tezy. No, dzisiaj też słyszałem wywiad w radiu konkurencyjnym, stołecznym z panem prezydentem Trzaskowskim i on powiedział w związku z wyrokiem sądu, który pozwala narodowcom na marsz w Warszawie, no, że mamy niezależne sądy w Polsce. Uspokoił się pan jak rozumiem. Nie, no, jak dochodzi do konkretów, to, że w przyszłości, potem pan redaktor prowadzący dopytał właśnie o ten polexit, no to oczywiście nie teraz, nie za rok, nie za dwa, nie za 10, nie za 20, nie za 30, nie za 50, ale może kiedyś, prawda, może kiedy. No, to są jałowe spekulacje. Skoro o prezydencie Trzaskowskim i o Warszawie, wiem, że on będzie słuchał wystąpienia Donalda Tuska 3 maja w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Zapowiedział już to, ma być dużo polityków właśnie z koalicji europejskiej tam obecnych. Czy pan sobie potrafi wyobrazić, co Donald Tusk powie? Bo otoczenie mówi, że będzie to coś ciekawego i ważnego. Brzmi tajemniczo. Ja mogę sobie wyobrazić przede wszystkim reakcję pana przewodniczącego Schetyna na to przemówienie. Ale będzie siedział. Wiem, że będzie tam siedział. Będzie siedział, będzie cierpiał chyba, tak. No nie, no to jest oczywiście, kończy się, jak wiadomo, funkcja pana przewodniczącego Tuska w instytucjach unijnych. Prawdopodobnie myśli bardzo poważnie o powrocie do polityki polskiej. Polskiej jednak, tak? Bo jeszcze niedawno mówił pan, że nie, że uważa, że to nie jest realne. Ja myślę, że on myśli, a czy to jest realne, to jest inna sprawa, to czy Polacja. Ja uważam, że się nie wstępuje dwa razy do tej samej rzeki. Jeżeli to Donald Tusk ma po tym wykładzie prowadzić rozmowy z Polakami, to mi się otwiera cały pole skojarzeń. Wielkie debaty prezydenta Macrona, no, które się skończyły wielkim rozczarowaniem Europejczyków. Nie, ja myślę właśnie, że być może to jest takim trochę naśladowanie tego stylu, bo my ciągle jednak, przynajmniej tamta strona sceny politycznej imituje różne rzeczy, które wydają się, że są nośne, że przynoszą efekt, no ale jeżeli przynoszą chwilowy efekt we Francji, no ale też przyniosły efekt ta kampania prezydencka Macrona i jego prezydentura przyniosła też ruch żółtych kamizelek na ulicach gdzie Francji. Dwa rąbią tam. No i tak dalej. Także... Panie profesorze, jeszcze miał być o tej prasówce dzisiaj także dosyć kolejny pewnie będzie głośno komentowany wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla portalu Politico, którym mówił o Unii Narodów 2.0, dostosowywania wizji do tej wizji założycieli Unii Europejskiej. Tam pada 5 argumentów, między innymi, no to jest konkretna wizja,
Pytanie, czy ona może się spotkać z życzliwym przyjęciem w Brukseli, bo oczywiście można mówić o walce z monopolami, zwiększeniu innowacji. To świetnie brzmi, każdy się pod tym podpisze. Tylko do tego potrzeba zawsze realnej siły. Panie redaktorze, realną siłę to my mamy, tylko jest na poziomie medialnym, wydaje się. Może komuś obserwatorowi zewnętrznemu, że to jest inaczej. Nie macie realnej siły, bo Nord Stream 2 by nie powstał. Chciałem powiedzieć, że premier Morawiecki jest osobą bardzo, bardzo cenioną. Też niektórzy nasi ministrowie. Był też bardzo kiedyś ciekawy wywiad właśnie Manfreda Webera, który powiedział, czasami on ma takie wypowiedzi sprzyjające KRO-owi, ponieważ no, grozi mu pozór. Wczoraj była debata w Mastyk, którą podobno wygrał, tych tak zwanych szpicenkader, którą wygrał pan przewodniczący Timmermans, który jest człowiekiem elokwentnym. I tam się mówi, że powstanie w Parlamencie Europejskim, będzie budowana koalicja, może być lewicowa. No i wówczas... No to dla was to byłaby tak, bardzo zła wizja, bo to znaczyłoby utwardzenie stanowiska wobec Polski. Nie, to dla nas byłaby dobra wizja, ponieważ EPL jest z tym przerażony. Tam zresztą było bardzo dużo krytycznych. Pan Timmermans wypowiadał na temat EPL. I EPL będzie potrzebowało sojuszników na prawicy centrowej, taką jaką my jesteśmy formacją. My jesteśmy umiarkowaną formacją prawicową. Wtedy EPL przeprosi się z rządem w Polsce. No, ja jeszcze wracając do tego, do premiera Morawieckiego, więc pan Weber powiedział, bardzo chwalił naszych ministrów, którzy są bardzo sprawni. Ja rzeczywiście obserwuję polskie działania polskiego rządu. I pan premier, który miał wówczas też bardzo dobre wystąpienie w parlamencie, niestety przykryte, prawda, potem pytaniami posłów, którzy pytali nie o przyszłość Unii, tylko chcieli dyskutować o demokracji w Polsce. Ale ten wywiad dla Polityka, on też pokazuje, bo to też obala jeden mit, jakoby my byśmy byli przeciwko rozwiązaniom wspólnotowym, przeciwko wspólnemu rynkowi i tak dalej. Bo tam pan premier mówi wyraźnie, w których polach my chcemy głębszej współpracy. Otóż to Polska na przykład zabiega od lata, ostatnio zabiega jeszcze bardziej o to, żeby powstał wspólny rynek usług na przykład, prawda? To my jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o rynek cyfrowy, o to, żeby znosić pewne bariery. Sam na przykład byłem sprawozdawcą takiego sprawozdania dotyczącego swobodnego przepływu danych, żeby dane na przykład cyfrowe mogły być magazynowane nie w tym, znaczy wszędzie w Europie i tak dalej. Mógłbym wyliczać wiele takich przykładów, w których hamulcowym pewnych procesów są na przykład takie kraje jak Francja, no, która wręcz uprawia protekcjonistyczną politykę. Oskarża jak Francję o rozbijanie jedności w Unii Europejskiej. Nie, to jest jasne, prawda, że Francja prowadzi politykę protekcjonistyczną, chcąc chronić swój rynek. Jak takie kraje jak Niemcy, które w wielu przypadkach, no, ja zajmowałem się dyrektywami gazowymi, no właśnie, nie chciała wyposażyć Komisji Europejskiej w pewne instrumenty, które pozwalałyby Komisji Europejskiej występować w interesie ogólnoeuropejskim. To samo dotyczy na przykład rynku elektryczności i tak dalej. Także proszę państwa, panie redaktorze, naprawdę rzeczywistość polityczna różni się trochę od tego, jaki od jej wizerunku, prawda, i przedstawiania różnych też stanowisk krajów, no powiedzmy od szumu panie medialnego. Profesorze, niestety. To w takim razie czym rzeczywistość za oknami różni się od tego, z czym pan przystępował do kampanii w Wielkopolsce? Bo mamy tak, wiemy już, że Koszalin nie leży w Wielkopolsce, to ustaliliśmy. Zaczęło się tak średnio, ale potem ruszył pan w teren. I prawda panie jest redaktorze, taka, ile pan możemy tej Wielkopolski poznał. Panie redaktorze, no możemy się złapać za słówka. To po prostu było przejęzyczenie. Zamiast Kalisz powiedziałem Koszalin. Tak? Czasami zamiast Grodzisk Mazowiecki mówię Grodzisk Wielkopolski, odwrotnie. Zdarzają się każdemu się przejęzyczenia. To w ogóle nie o to chodzi. No to mamy ustalone. Przepraszam, ci kandydaci, którzy są
są słabi, boją się dyskusji merytorycznej. Są gdzieś daleko na listach, no, usiłują się wyprofilować, prawda, łapiąc kogoś za moje słówka. Pytanie dotyczyło tego, ile pan tak naprawdę poznał Wielkopolski. Czy teraz po tej kampanii jest pan w stanie na przykład trochę inne postulaty przeformułować w kierunku naszego regionu? Wie pan, ja jestem jedną rzeczą zbudowany. Ja już nie byłem w niektórych miastach Wielkopolski dwukrotnie. Wczoraj przyszedłem po raz drugi w Międzychodzie, w Kaliszu już byłem 3 razy, w Pile i tak dalej. I no, w zasadzie znam całe województwo. To jest drugi objazd, jeszcze będzie trzeci. Pierwszy był zapoznawczy, teraz prowadzę bardzo pogłębione dyskusje z tymi, którzy przychodzą na te spotkania. Jeszcze pewnie będę jeszcze raz objeżdżał województwo. To jest dla mnie bardzo ciekawe, poznawczo, no bo tak intensywnie pewnie nie miałbym okazji zwiedzać Wielkopolski, rozmawiać z ludźmi, spotykać się. Bardzo ciekawy region, bardzo zróżnicowany, no, budzący wielki szacunek. Ale to, czego ja się obawiałem, to trochę się te obawy zostały rozwiane przez właśnie tych wszystkich państwa, którzy przychodzą na te spotkania i zadają bardzo ciekawe pytania i dyskutują. Mianowicie myślałem, że będzie pewien problem, ponieważ my wybieramy, to są wybory do Parlamentu Europejskiego, to jest instytucja trochę odległa od życia codziennego i że będą przeważały tematy lokalne. Tak nie jest. Ludzie oczywiście mają swoje problemy lokalne, o nich mówią, chcieliby, żeby europoseł też kiedyś pomagał im w rozwiązaniu, ale interesują się polityką europejską. Aha. Wie pan, ja bym powiedział tak, że takie osoby jak Franz Timmermans, jak Verhofstadt, i inni wypromowali politykę europejską w Polsce. To byłbym bardzo Nie, Brexit, tak, że wielu Polaków, którzy do tej pory przecież nie wiedzieli, kim są tego rodzaju politycy, znają nazwiska polityków europejskich. Profesor Zdzisław Krasnodębski był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.